Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Gnosia. Jak widzicie, odcinek dzień po dniu, a to robię dlatego, żeby wyrównać trochę możliwości, jakie ma w sumie Gildia Skrybów. Nie chcę ich obciążać ciężko tekstowymi, czy dużo tekstowymi grami w tym samym dniu, więc nie mogę Sucker for Love i nie mogę Beholdera w ten samym dzień wpuszczać, więc zrobiłem pewną małą roszadę, co oznacza, że dostaniecie odcinek z Gnosi dzień po dniu. Prawda, że się cieszycie, no niesamowicie się cieszycie, szczególnie ci, którzy oglądają, nie? Więc jak już teraz oglądacie sobie kilka fanartów, które do mnie dotarły, Gnosartów, bardzo dziękuję za nie wszystkie. To przy okazji jeszcze mogę powiedzieć, że dalej przyjmuję fanarty, oczywiście nic się nie zmieniło i że... Co? Poprzednia pętla pokazała, że nie zauważyłem bardzo oczywistych rzeczy, widzicie, nawet takie rzeczy można przeoczyć, że tam był ten moment, w którym Stella zagłosowała na... Wskazała Stella jako Gnosję Setsu, tak? A wiedzieliśmy, że nie jest Gnosją, więc mogliśmy na tej bazie stwierdzić, że jest kłamcą, więc jest albo bugiem, albo AC followerem. To mi kompletnie uleciało, tak jak widzieliście z tym lekkim chopem, że późno zauważyłem, że wszyscy, że wśród tych inżynierów musi być też inżynier prawdziwy, spośród wszystkich trzech, których widzieliśmy. Więc zdarzają się również takie wpadki, jak najbardziej jest to element tej gry. Można czegoś nie zauważyć, zawsze jest ten taki wątek niepewności, tak, w tych gameplayach moich, czego tym razem nie zauważę, albo co zauważę. Dalej jestem wkurzony na to, jak SQ nas potraktowała, ale tutaj dostałem od was taki mały feedback, że teoretycznie wynika to z pewnych rzeczy na temat SQ, których jeszcze nie wiemy, bo nie odblokowaliśmy eventa. Ale byliśmy tak bardzo blisko do zrobienia tego eventa i to mnie tak strasznie smuci, że no jakiś taki naprawdę malutki RNG spowodował, że no być może powinniśmy mieć więcej przyjaciół, albo przyjaźnić się ze Skiu, albo po prostu jakkolwiek spowodować, żeby ją wywałtować może na przykład, no cokolwiek, ale no nie przypuszczałem, naprawdę nie przypuszczałem, ale teraz będę miał, ale wiecie co, ja wyciągam, chcę z tego wyciągnąć jako jakiś wniosek, chcę wyciągnąć z tego wniosek na przyszłość i od teraz, jeżeli będę widział, że jakaś Gnosia na mnie głosuje, to będę ją bardzo mocno badał, bardzo mocno zwracał uwagę na to, czy na pewno chcesz we mnie głosować, bo jeżeli będziesz tak robić, to miej się na baczności, szanowna współgnosjo, że możesz dostać ode mnie wołta albo inny strzał po twarzy. Tymczasem continue. Dzisiaj sobie zagram myszką. Jestem ciekaw, jak się w tę grę gra myszką. A zagramy sobie w wyzwanie, które podesłał Kocyk745. Podobne do tego zagraliśmy ostatnio, choć powinno być krótsze i łatwiejsze, ale niekoniecznie, bo dodatkowy challenge będzie. Czyli tak, inżynier ma być, doktor ma być, guardian angel ma nie być, guard duty ma nie być, AC follower ma nie być, ale ma być bug. Moja rola to Gnosia. Dodatkowe wyzwanie, masz za zadanie wezwać doktora na sam start i go zostawić na koniec. Czyli de facto mam nie zabijać doktora przez całą grę, nie ruszać go kompletnie, takie wyzwanie. Inżynier, doktor i bug. Trzy Gnosie. Jesteśmy jedną z tych Gnosi. Znaczy, w sumie brak AC followera powoduje, że nam jest trudniej, a nie jest nam łatwiej. Tak, ale dzięki temu Garden Angel został też oddany i Guard Duty też nie ma. 13 osób zamiast 15. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, te kondycje mi się podobają. Setsu Yuriko! Szanowni Państwo, czyli co, idziemy do lodówki pierwszego dnia? Yuriko będzie na nas głosować? Fajnie, że trafiłem z Setsu jako przyjazną Gnosję, natomiast Yuriko jako Gnosja... To może być całkowicie nieprzewidywalny kompan. No dobra, w takim wypadku niechaj będzie. Ale tak, widzicie, że w sumie, dobra, wiecie, tak mówiłem, zagram z klawiaturą myszką. Nie. Zmieniam zdanie, trzeba latać, klikać, a tak to już mam zakodowane, kurczę, w paluszkach, na padzie jak gram, co mam kliknąć, żeby poleciało dalej. Więc myślę, że jednak tak będzie mi łatwiej. Ja myślałem, że będzie eksperyment, ale większa wygoda. Dobrze. Reveal roll? Nie, step forward, tak? Prosimy doktora o wyjście. To jest challenge specjalny od Kocyka. Pozdrawiam, Kocyk. Trzymaj się ciepło. Heheszki. Także proszę, żeby... Ho. Intrygujące. Doktor nie wyszedł. Także Kocyk, challenge zrobiony. Masz zadanie wezwać doktora sam start i go zostawić. Nie wyszedł. Nie wylazł z kubaniec. A zatem Kokruszka twierdzi, że SQ jest podejrzana. Proszę się... Kurczę, szkoda, że nie zdążyłem wcześniej, powiedziałbym, że tak, SQ jest totalnie podejrzana. Totalnie. Zobaczmy w ogóle, kogo my tu mamy. Setsu i Yuriko są naszymi współgnosjami. Gdzieś tutaj jest bug. I teraz tak szybko oceniam, kto jest, kogo nie ma. Nie widzę Stelli. Dobra, nie widzę Stelli. Nie widzę, chyba Remnan jest.
nie ma jeszcze, dobra, komet, proszę bardzo, szybka analiza otoczenia, nie ma komet i nie ma Stelli. Takich dwóch osób nie ma, czyli mamy przynajmniej spokój od osoby o wysokiej logice i od osoby o wysokiej intuicji, ale słabym kłamcy. Znaczy, posiadając Yuriko jako Gnosję, nie wiem, czy cieszę się, czy się nie cieszę, bo Yuriko jest nieprzewidywalną, że nas udopiła od samego początku. Ale zobaczcie. Why you distra- Zobaczcie, Remnant trzyma się ze Skew. Mamy taką jakby w sumie fabularną wiedzę na temat tego, że bez względu na wszystko być może Remnant razem ze Skew będą się kryli, bo mają wspólną przeszłość. Przypomnijmy sobie to raz jeszcze. O nie, Skew mnie lubi. Skew mnie lubi, dobra, to widzę, że to sprawdziłem, nie? Dobrze to sprawdziłem, bo bym już tracił przyjaciel na starter, skoro Skew mnie lubi. A jest to taka bardzo emocjonalna i mało racjonalna jednocześnie postać. Że w porzo, niech będzie, może będzie siać chaos. Czyli my się dowiedzieliśmy w sumie na temat Remnana. Knows Skew from long ago i tak samo Skew ma knows Remnan from long ago. Dobra, jedziemy dalej, zobaczymy co wyjdzie. Okej, okay. Chippy wątpi w Rakio. Nie wyglądasz zbyt ciepło. Okej. Okay. Mhm, Yuriko też się tutaj odzywa. Ginie też się nie podoba Rakio. No to Rakio, jak widzicie, jest naszą osobą, która bardzo często idzie do lodówki, ale też nie wiem, czy o tym wspominałem, że ten kolor, który na początku gry wybrałem, jako niebieski wybrałem, no bo to mój kolor kanałowy, ma wpływ na różne elementy RNG. I to, co tam wybierzecie, ten kolor, to jest jakimś takim seedem randomizacyjnym niektóre elementy. Więc być może, dlatego, że ja wybrałem niebieski, może jednym z czynnikiem tej losowości gry jest to, że Rakio jest wybierany bardzo często jako pierwsza osoba do lodówki. Być może tak, być może nie. Co tu robi Stella? Czy ja jestem... O kurde, powiedziałem, że nie ma Stelli, nie ma komet? Stella jest. Przepraszam bardzo. Jestem ślepy. Ale już tam było pewnie klikania w komentarzach. Stoszek, jak nie ma Stelli, jak jest ślepa kicho? Jest Stella. A zatem jednak nie ma komet i nie ma kogoś jeszcze. Tylko tak, kurczę, jakoś tak, wiecie, no jak tak na nich patrzę, to ciężko tak zauważyć tej jednej osoby, która nie ma. Wy już pewnie wiecie, wy wszystko wiecie, więc ja wierzę w was, nie chcę tracić czasu na myślenie, kogo nie ma. Zobaczymy w przyszłości, może wyjdzie. Shaminga nie ma? O, teraz mi przyszło do głowy, tak, Shaming, dobra, już, ten co lubi jeść. Nie ma nic złego w Rakio. Nie chcę, żeby Rakio na razie odchodziła. Okej, okay. No ja może też joining defense? Niech będzie. Tak, ja też ufam Rakio. Niech będzie, że nie siedzę cicho. Coś tam mogę powiedzieć czasem. Okej, okay. Shigemichi wątpi w Remnana. Mhm. Yuriko też twierdzi, że Remnan jest troszeczkę sus. Okej. Okay. Przypominam, że mamy... O, to ma będzie bronić Remnana. A Skew się odezwie? Haha, oczywiście, że tak. Join in defense robi, nie? No właśnie, join in defense prawdopodobnie to nie jest to samo, co defend. Prawdopodobnie. Czyli tak, przypomnijmy sobie, że nie mamy ani Guardian Angela, ani Guard Duty, ani AC Followera. Przepraszam, jedyną rolą kłamiącą jest bug, dlatego nikt pewnie nie będzie chciał wyjść ani jako inżynier, ani jako doktor. Jezu, przepraszam. Coś mnie tak ciska mocno. Dobra, Rakio wątpi w Yuriko. Mhm, Rakio wątpi w Yuriko. Okej. Czy ja będę chciał to robić defend? Może zrobimy join defense, jeżeli będzie trzeba? Ktoś będzie bronił, Jonas broni. Okej, czy ja mogę zrobić join in defense? Ja też zrobię join in defense w takim wypadku. I będę też bronił Yuriko. Nie będę całkowicie siedział i nic nie mówił. Setsu też nie chcesz, by Yuriko odchodziła. Okej. No to mieliśmy takie tutaj, więc zrobiłem takie delikatne, tylko jakby zaznaczyłem swoją obecność. Nic szalonego. Natomiast z tego, co widzę, jak dobrze patrzę... Rakio jest suspicious, mimo że zrobiliśmy tam defend nawet. Nie, Remnan jest podejrzany... Yuriko jest podejrzana, mówi tak, no to zagłosujemy na Remnana w takim wypadku, no. No jak widzicie, mój głos, ale zobaczcie, rzadko mamy możliwość obserwowania takich rzeczy moim zdaniem, rzadko. Spójrzcie na to, jak rozłożyły się głosy, to jest ładna sieczka. Ładna sieczka. Zobaczmy, na kogo głosują nasze współgnosje. Yuriko strzeliła w Rakio, czyli jakby Yuriko chce wywalić Rakio, a ja bronię Rakio. Jest to intrygujące, ale zaraz. Yuriko zagłosowała na Rakio, którego przypadkiem ja nie dołączałem do obrony? Rakio? Razem z Yuriko?
Muszę zobaczyć jeszcze raz dyskusję, chociaż to pewnie w logach będzie napisane. Setsu za to zagłosowała na SQ. Okej. Okay. Setsu głosuje na SQ. SQ głosuje na Setsu. Nie spodobały się na pewno. I zreszta to już w ogóle jest całkowita. Całkowita losowość. Na Remnana zagłosowała Kukruszka, Shigemichi oraz ja. Czyli w sumie masz trochę pecha, Remnan. Masz troszkę pecha. Zdecydowanie. Nie będę się odzywał. No, SQ obrzegna Remnana. Od tej pory myślę, że będzie bardziej zaznaczona rola, czy tam bardziej zaznaczone to, że mamy zaludowkowanego. Jestem ciekaw teraz, czy SQ będzie hejtować tych, którzy głosowali na Remnana. Można by na to zwrócić uwagę być może. Mamy jakiś event Setsu, o, czyli coś fabularnego prawdopodobnie, ale wykorzystajmy te swoje, no niekoniecznie super ekstra zdobyte expy, bo mogliśmy zdobyć, naprawdę czuję, że najbardziej mi to wkurza, bo teraz potrzebuję tych expów, nie? Całą grę będzie potrzebować expów, żeby się ulepszać. A to była taka idealna sytuacja, że naprawdę fajna godzinka, fajnego mużdżenia, oczywiście z wtopami, ale mimo wszystko doprowadziłem do tego, że jednak byłem dosłownie o krok od zwycięstwa. To kalkulacyjnie było wygrane. A jednak niespodzianka. Jednak nie. Więc wiecie, co ja sobie będę chciał zrobić? Jako, że będę chciał coraz częściej grać, być może i właśnie Gnosją, starczy mi... A, tylko na jeden punkt. Dobra, dobijamy tę charyzmę do 15 najpierw. A potem będziemy zastanawiać się, który z tych trzech może byśmy podnieśli. Pytanie do was. Który z tych trzech byśmy podnieśli do 15 zaraz za charyzmą? Podnieść sobie urok, performance czy stealth? Która z tych rzeczy? Nie zawsze będziemy grali Gnosją, ale... Jakbyśmy podnieśliśmy lekko performance, no moglibyśmy faktycznie starać się trochę więcej kłamać. Mniej by nas wyłapywali, nie? Może gdybyśmy podnieśli charm, no to oczywiście też rzadziej by nas wybierali do lodówki. Szczególnie fajny jest charm, jak jesteśmy Gnosją. Gdyby wziąć na przykład mocno charm i mocno performance, bo grając Gnosją kompletnie stealth nam praktycznie nie jest potrzebny, więc można by zrobić znowu pójść na ten... Zrobić przebieg pod baga, żeby zrezygnować sobie statystyki i nagle zmienić sobie na przykład, zrobić taki build, myślę o takim buildzie charyzma, charm, performance. Co wy na to? I grać jako Gnosja. To byłby całkiem potężny, moim zdaniem, zastrzyk dobrych statystyk do tego, żeby popróbować trochę pograć jako Gnosja. Nie? Wysoki charm, więc mniej lodówki, wysoki performance, więc mniej zobaczą, czy kłamie, że kłamie. No i oczywiście charyzma, która pozwoli mi jakoś sterować tłumem, nie? Tak przynajmniej myślę. Zobaczmy, co ode mnie chce Setsu. I Setsu też jest Gnosją, nie? When you turn out to be Gnosia, it's difficult to decide whom you must eliminate. Simply go for someone with a crucial role, and the guardian angel will stop you. Aha. But then again, letting them leave can cause you trouble later. When considering the current situation, I think it would be most effective to go for Stella at the moment. Setsu nam coś radzi. Setsu nam radzi wyeliminować Stellę. Ciekawe. Voting results. Na Stellę głosowała Gina. Mhm. Czemu na Stellę? Myśląc o tym, kto tutaj jest, ja bym wyeliminował Jonasa. Wiemy, że Jonas ma wysokie staty, prawda? Więc... Jonas ma wysokie staty, Kukruszka za to potrafi robić różne... Znaczy najbardziej pamiętamy Gnosję, Kukruszkę Gnosję, nie? Jęczy, płacze, robi maślane oczy, robi niesamowite rzeczy, ciężko chyba i bije się z Kukruszką jako Gnosją. Na szczęście jestem też Gnosją, więc spoko. Ale martwi mnie, jednocześnie cieszy. To jest niesamowite, że takie mieszane uczucia mam do tego, że Yuriko jest naszą współgnosją. Ale dobrze, wykonamy polecenie. Wow! Wow, szanowni państwo, inżynier wyłapał buga. Bugiem była Otome. Mamy dwa trupy jednego dnia. Tym bardziej nas to cieszy, bo nasza wygrana potencjalna da nam rzeczywiście zwycięstwo. No i proszę bardzo. To ciekawe. Tak jak planowaliśmy, Stelli już nie ma. I wonder how many times I've taken out Stella up till now. I can't even remember anymore. Okej, okay, nawet mówi nam Setsu, że nawet nie pamięta, ile razy zlikwidowała Stellę, nie? No dobrze. Inżynierowie nie chcą wychodzić, ale teraz żaden z nich prawdopodobnie teraz się nie wychyli i tak do końca gry, szanowni państwo. Nie mam żadnego detraktora. Nikt nie traktuje mnie jako krytyka i jako wroga. Otome okazała się być
bugiem, ale teraz nie wiemy. Znaczy, w sumie cały czas jest w porządku, bo de facto pozostałe role są na pewno ludzkie. Mamy pewność, że są trzy gnosje versus 7 ludzi. Musimy powoli i inteligentnie eliminować pozostałe człowieki. Zobaczmy, co się dalej stanie. Nie mamy ani wyjściowego doktora, nie mamy ani wyjściowego inżyniera. Okej, okay, Jonas wątpi w Ginę. Łooo, Yuriko! Wspiera, proszę bardzo, Seek Agreement użyła Yuriko. Yuriko wspiera zdanie Jonasa. You should all as well. Dobrze, ja się z tym też zgodzę. Dobra. Bo zobaczcie, ale wiecie co, to jest też ciekawe w sumie, bo Gina głosowała, Gina oddała jako jedyny głos, bo pamiętam akurat to, Gina oddała głos na Setsu, Gina oddała głos na Stella nie żyje, więc to był błędny głos. Dlaczego zatem nagle wszyscy usiedli? Aha, no tak, bo głosowała na człowieka. Więc to też jest, to jest ciekawa zagrywka, tak? Znaczy, też zauważam pewną ciekawą rzecz właśnie a propos grania Gnosią. Zobaczyć na kogo było... czekajcie, czy to ma sens? Czekajcie, bo ja może się zapędziłem. No bo co, Gina głosowała na osobę, która okazała się człowiekiem. Prawda? Więc pytanie brzmi, czy to ją dobrze stawia. Jakby dużo osób głosowało na jakąś osobę, na przykład trzy głosy oddane na przykład, powiedzmy na Shigemichiego, trzy osoby głosują, nagle Shigemichi okazuje się być człowiekiem, bo zostaje zabity, no to w takim wypadku jak to stawia resztę? W ogóle też Gina ma heterochromię, tak? Czyli dwie zupełnie różne źrenice, różny kolor, to też mówiliście od dawna, ale nigdy jakoś nie powiedziałem tego na głos, teraz mówię. Więc zastanawiam się, z drugiej strony, jakby dużo osób głosujących na takiego Shigemichiego, który słabo kłamie, jest takim dobrym typem, że nie zostaniemy my zalodówkowani, więc usuwanie go nie jest za dobrym pomysłem, myślę. Z drugiej jednak strony, może jak jest pojedynczy głos, to można zrobić kozła ofiarnego. Gina zagłosowała na Stellę, która okazała się człowiekiem. Czyli to trochę śmierdzi. Czemu Gina głosuje na kogoś, kto jest człowiekiem, prawda? Może to jest w stanie ją udupiać. Nawet Shigemichi tutaj czuje, że coś śmierdzi z Giną, ale Chibi będzie ją bronił. Pytanie, kto jest inżynierem? Czy inżynier jeszcze żyje, czy nie? Inżynier ma swoje własne... No bo właśnie, jak się okaże, że któryś z osób zacznie podejrzewać Yuriko o wysokich statach, to będzie podejrzane, albo mnie, albo Setsu, możemy założyć, że to będzie inżynier. Co ciekawe, inżynier może się w tym momencie chcieć wyłonić. Tak? Bo jeżeli inżynier się wyłoni i powie, ty jesteś zły, ty jesteś zła, coś czuje, że któraś z Gnosji też powinna się wyłonić i powiedzieć, że coś jest nie tak. Gina nie ufa Yuriko. A może Gina jest w takim wypadku inżynierem? Tak, czyli dobra, Yuriko dziwnie brzmi, dziwnie ten. Czy jesteś teraz już usatysfakcjonowany? Jonas będzie bronić Yuriko. Ja dołączę się do obrony Yuriko również. Tak, ale jak widzicie, na razie problemem jest to, co zauważam, że wszystkie trzy gnosje trzymają się razem. W sensie dwie gnosje i Jonas wspierają Yuriko. Na razie. Ale obawiam się, że obstawiam, że wspieranie Yuriko nie jest wcale sus, nie jest złe, gdyż Yuriko ma tak wysokie staty, że ona może wszystko pozmieniać, pomieszać. Setsu nie ufa SQ. Ja się z tym zgodzę, nie mogę się z tym zgodzić, przepraszam, nie chciałbym, naprawdę, po ostatniej grze chciałbym, ale wiem też, przed chwilą zanim Setsu się pojawił, SQ była moim friendem, więc ja nie chcę się odzywać w stosunku do tego. Rakio też podejrzewa SQ. Teraz wszystko na mnie, no tak, ale Chibi będzie bronił SQ. Tylko Chibi. Okej, okay. Dobra. Wiecie co, ja wyjdę? I powiem doubt na Ginę. Wychylę się. Żeby nie siedzieć jakoś super... Nie będę się wychylał. Walczę ze sobą, nie z tym wychylaniem się. Na razie chcę posiedzieć jednak trochę cicho. Super sketchy right now. Dobra, SQ wątpi w Setsu. Coś tutaj nie halo. Znowu, o proszę bardzo, Jonas też broni... No, Jonas jest ciekawą postacią, bo na razie Jonas broni Yuriko i Jonas broni Setsu. Jonas broni obie gnosje. Nie będę się teraz odzywał. Okej, okay, ale Yuriko potężnie wspiera Jonasa. Mogę znowu zrobić join in defense. Ale nie chcę. Okej. Okay.
Okej, w ogóle zobaczcie, jaki tutaj jest diss w tym momencie. Rakio używa exaggerate, czyli przesadzenia, hiperbolizacji, wyolbrzymienia tego, że SQ głupoty gada. No to zdecydowanie coś czuję, że SQ może polecieć albo Gina. Ale to dobrze, bo na razie mamy wątpliwości na dwie osoby, które de facto wiemy, że nie są w żaden sposób niebezpieczne. Okej. No dobra, zobaczymy co dalej. Okej, Yuriko wątpi w Ginę. No i nawet Jonas wątpi w Ginę. Widać, że tutaj Jonas trzyma bardzo mocno z Yuriko, ale wiecie, to jest Yuriko. Oczywiście, że Shigemichi za tym pójdzie, ponieważ jestem ciekaw, czy kiedykolwiek, jeżeli kiedykolwiek kiedyś zdarzy się, że szanowny Shigemichi z jakiegoś powodu nie pójdzie za Yuriko, będzie coś nie tak. Pamiętajmy też, że Shigemichi ma dużą charyzmę, tak? Mimo wszystko, całe resztę staty ma mniejsze, też jest trochę głupiutki, nie potrafi kłamać. Ale coś czuję, że Gina poleci. Tak mi się wydaje. Chippy próbuje bronić właściwe osoby. Chippy tutaj ma głowę na karku w tym przypadku. No dobra, czas zagłosować na kogo. Wychodzi na to, że do lodówki leci Gina. Choć myślę, że SQ powinna polecieć do lodówki, ale powiedzmy, że zgodzimy się z tym. Jak najbardziej, Gina lodówka. Tak jest. Na głos na SQ była od Setsu. Setsu na... Widać, że Setsu i SQ będą się starać wyeliminować. Może dlatego, że Setsu coś wyczuła u SQ. SQ wyczuła coś u Setsu. Ale na razie widzimy, że Yuriko dostała też ten głos. Zobaczmy, od kogo dostała głos Yuriko. Od Giny. Zakładamy, że Gina może być potencjalnie, może być, nie musi, ale może być inżynierem. Bo faktycznie, skoro Gina mówi, że Yuriko sus, odważnie, nie? Odważnie. Musi mieć jakiś powód do tego. Dobranoc, Gina. Miło było Cię poznać w tej pensji. Dobranoc, lodówka. Mamy event. Znowu z Setsu. O kurczę, czy Setsu będzie chciała prosić mnie o to, żebym eliminował konkretne osoby? Co się dzieje? When you turn out to be Gnosia, it's difficult to decide whom you must eliminate. Simply go for someone with a crucial role. A to samo mówi. Dokładnie to samo. Yeah, considering the current situation, I think it would be most effective to go for Shigemichi at the moment. Dobra, czyli teraz nam Setsu sugeruje Shigemichiego. Ale dlaczego takiego tempaczka chcesz sugerować? Zobaczmy, czy ktoś oddał głos może na Shigemichiego kiedykolwiek? Tutaj był głos, ale głos Shigemichiego był od Otome. Ale to niewiele, kurczę. No dobra, ale wiecie co, no skoro Setsu prosi rób tak, to jestem ciekaw, co się stanie, jak będę tak robił. Mogę fakać system, ale wydaje mi się, że w tej grze, żeby zaliczać jakieś specjalne eventy, lepiej robić to, co nam każą. Chyba, że potem dochodzą takie rzeczy jak poprzednio, nie, że... Shigemichi. Dobranoc. Okej. Okay. Shigemichi, I guess I failed again. Just as planned, Shigemichi is gone. I wonder how many times I've taken out Shigemichi up till now. Okej, mówi to znowu to samo. Co ty grasz teraz, Setsu? Co ty próbujesz tu powiedzieć, co próbujesz zrobić? Nie mam pojęcia, ale na razie idzie wszystko po naszej myśli. Jeżeli teraz znowu wyeliminujemy, jeżeli zalodówkujemy rzeczywiście teraz, pozwolimy zalodówkować jakąś personę, to i potem, wiadomo, będzie zabójstwo, to mamy wygraną, bo będzie 3-3. Zobaczmy, jak będzie wyglądała zabawa. O kurczę, teraz Setsu prosi o wyjście inżyniera. Rakio! Okazuje się, że Rakio jest inżynierem, ale teraz czy mamy pewność, że Garden Angel nie żyje? Nie mamy takiej pewności. Ale możemy założyć, że Garden Angel będzie chciało strzelić w inżyniera. I nikt więcej. Ja mogę wyjść, ale no w żaden sposób vote. O kurczę, mogę użyć vote. Czyli mogę na przykład stwierdzić, głosujcie na Rakio. Rakio jest fałszywy. Ciekawe, co by z tego wyszło. O! Zaraz. A widzieliście ten taki dziwny błysk? Rakio chce wołtować Yuriko, bo jest inżynierem. Wykrył, że Yuriko jest B. Can we just hurry up and put Yuriko into cold sleep? To może być ciekawe. Dobra, zobaczmy, bo teraz wiecie, agree, disagree. Mogę zagrać teraz tak, jak to robiła Yuriko, czyli powiedzieć tak, zalodówkujmy Yuriko. Zobaczymy, co powiedzą inni. Yuriko oczywiście będzie się bronić. Jonas się z tym nie zgadza. Setsu... Okej, Setsu też się z tym nie zgadza na razie.
i nikt więcej się nie odezwał. Co widzicie, tak tworzę taką trochę jakby też trójkę, gdybym nie był Gnosio, zacząłbym zastanawiać się, czy Setsu, Riko i Jonas nie są przypadkiem, czy cała trójka nie jest Gnosio, nie? I zobaczcie, że teraz to byłaby ciekawa sytuacja, bo normalnie z gry, gdybym był crewmate'em, obstawiłbym w tej sytuacji, że Jonas też jest Gnosio. On trzyma się cały czas i Setsu broni, i Yuriko broni. I to jest mocno intrygujące, bo cały czas wspiera nie te, co trzeba osoby. Ciekawe. Zobaczymy, co dalej. Chibi też wątpi w Setsu. Na razie zaczynają... Dobra. Ja będę bronił Setsu w takim wypadku. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Jonas też. Okej. Okay. I nawet Rakio wierzy w Setsu. Czyli jeszcze nie sprawdził, jeszcze nie zdetektował. Okej, ale zobaczmy w ogóle Engineer Report. Okej, czyli sprawdził na początku Otome? Znaczy na początku sprawdził Yuriko. Od samego początku Rakio wiedział, że Yuriko jest Gnosią. Natomiast Otome jest człowiekiem. Mamy 100% pewność, że Rakio to... No tak, Rakio musiał sprawdzić Otome, bo się okazało przecież, że Otome jest bugiem, tak? Więc dziabnięty. Pytanie, czy Guardian Angel żyje? No to jest zawsze to ryzyko, nie? Znaczy, jeżeli... Ja bym na pewno nie atakował Rakio. Jeżeli teraz udałoby się zalodówkować nie Gnosję, to ja zdecydowanie nie chcę atakować Rakio, bo może być chroniona przez Guardian Angela. Jonasa też bym nie eliminował, ponieważ trzyma sztamę z nami. Zawsze broni Yuriko, zawsze broni Setsu. Głupotą byłoby wywalać Jonasa. Więc dobrze byłoby w tym momencie wywalić Chipiego. Tak mi się teraz wydaje, bo często broni nie te osoby, co trzeba. Znaczy, broni dobrze, ale nam się to nie podoba, prawda? No właśnie, Setsu jest suspicious, więc wydaje mi się, że Chibi powinien polecieć, co oczywiście mogłoby spowodować, że to jest sus. Mówił, że Setsu jest sus i zginął, nie? Można by się tego tak trzymać. O, SQ chce kolaborować ze mną. Ha! SQ chce kolaborować ze mną. Okej. Zupełna odwrotność poprzedniej pętli. Godzę się na to, żeby wsadzić jej szpila. Jakby teraz gra mi pozwoliła zabić Setsu. Jeżeli teraz zalodówkujemy, przepraszam, SQ. Jakbym teraz udało się zalodówkować człowieka, idzie. Leci po prostu SQ jako ten. Leci po prostu jak kabarecik. Zobaczmy, co dalej. Yuriko wątpi w kukruszkę. O, ja się z tym zgodzę. Mogło być też spoko. Dobra, Chibi też zgodzi się, że ona jest dziwna. Aha, i Jonas też uważa, że kukruszka jest niefajnie. Czy ktoś będzie bronił? Rakio będzie bronił kukruszkę. No dobra, ale mój głos na pewno poleci na kukruszkę teraz, skoro udało się. Poczekałem, Yuriko jako nasza liderka wśród Gnosi zainicjowała atak na kukruszkę, którą poparło sporo osób. Może być ciekawie. No jak się uda zalodówkować naprawdę nie Gnosię, to naprawdę jest dobrze. Ja trochę się odzywam, ale widzicie, na razie odzywam się bardzo delikatnie. Staram się tutaj nie za bardzo, nie... Jeszcze nikt na mnie nie głosuje, więc tutaj może być jeszcze jakiś twist. Ale na razie zobaczymy, co się wydarzy. Możemy nawet powiedzieć start the vote. Mogę nawet wyjść z tym, że ja powiem, żebyśmy głosowali. No i oczywiście mój głos leci na kukruszkę. Pójdziemy za kukruszką? O, jak ładnie. Moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy, jeśli nie będzie jakiegoś cholernego twistu. Bo w tym momencie kolejny człowiek idzie do lodówki. Dobranoc. Nie będziemy się żegnać z kukruszką. I zobaczymy teraz przypadkiem, czy Setsu znowu nie zachce powiedzieć nam, kogo mamy wyeliminować. Wygląda na... Chibi! Setsu już mi nie mówi, co i jak. Zobaczmy, co chce powiedzieć Chibi. Things are tough for Gnosia too. Gotta keep lying in front of everyone and whatnot. Come on, even I noticed Setsu was lying through their teeth. Ah, jeez, haha, we gotta hurry up and end this. Dobra, słuchajcie. Chibi mi się przyznał ewidentnie, że zauważył kłamstwo Setsu. Tak? Rak jest inżynierem. Jeżeli zakładamy, że gdzieś tutaj jest Guardian Angel, wydaje mi się, że logiczne byłoby, że Guardian Angel chroniłby Rakio. Chibi wyłonił się jako ten, który wątpi, nie? No ale pytanie, czy... Bo to jest ten idealny moment, kiedy nie chce, tak? Idąc za radami Setsu, wiadomo, że kurczę... No Rakio jest prawdziwym inżynierem. Jeżeli żyje Guardian Angel, a nie mamy pojęcia, czy Guardian Angel żyje, myślę, że trafienie w Rakio byłoby bardzo ryzykowne.
Więc ja bym chciał strzelić w kogoś kompletnie innego. Mógłbym udupić Jonasa, w sensie jedyne co potrzebuję, to trafić kogoś, kogo potencjalnie żyjący zaraz. Nie mamy Guardian Angel. Wow, nie mamy Guardian Angel. Poczekajcie, tak się wszystko zamotała mi w głowie Setsu całkowicie, mówiąc, że przecież tu musisz uważać, że zobaczymy, kogo będzie bronić. Jasna sprawa. Nikt nie chroni żadnej z tych osób. No to tym bardziej. Zemsta będzie słodka. Żegnaj, Setsu. Tak jest. I w tym oto momencie mamy wygraną. Co prawda w najłatwiejszym trybie, bo bez AC Followera, bez Guardian Angela, prawda, ale też bez Guardian, bez Guard Duty, z 13 osobami mamy upragnione zwycięstwo. I jeszcze Setsu coś chce nam powiedzieć. Hey there, well, that's it. Look like we won. This time there weren't any extreme accidents or anything. You know, like that biotic contamination or the Kukruszka incident. Czekajcie, Kukruszka incident? I teraz pytanie, o czym chcemy się dowiedzieć. Czy Kukruszka z jakiegoś powodu nie rozmawia, jest niemową? Może to byśmy się dowiedzieli, o co chodzi. Bardziej mnie ciekawi też Kukruszka incident. You asked Setsu, what Setsu meant by Kukruszka incident? Huh? Staszek, it was you who told me about that. Ah, I see what's happening. The Staszek in this loop hasn't had that experience yet. I sometimes forget. Staszek, you and I are experiencing the loops in different order. So Staszek, for you, this is loop number 32. I'm actually on my 61st loop. And the Staszek I'll meet in my 62nd loop could be totally different. For example, it could be the Staszek of the second loop. Aha! For me, the 31st loop was the really hard to forget, but I will avoid saying anything about that one. It's best to avoid going in with preconceived notions. Oh, by the way, here is a piece of advice. It's best to try experimenting with different settings in setup. Apparently that makes special conditions more likely to occur. Your own role is especially important. It's best to try out the roles of Gnosia and Bug, not just human. Tak jak teraz. A Buga też często próbujemy? Jak sobie chcemy porobić jakieś roszady w statystykach, tak? Special conditions mean a higher possibility of getting crucial info. The sort of info that's hard to get by simply going through the loops lazily and just sort of letting them happen. Okay, it seems like we are about to loop again soon. So when you are gone through as many as I have, you start to get a feel for the timing, you know? All right, take good care of the next me, okay? What a weird way to say goodbye, huh? Zadbaj o moją następną mnie. No proszę. Interesujący. Results will be displayed. Czyli co, zakładamy, że Gina była inżynierem? Nie, przepraszam, Gina nie była, bo wiemy, że rakiem. Tak, to już jakby. Odrzucamy. SQ była doktorem. Ojej. Czyli de facto, gdyby się trzymać tak ekstra, super, turbo tego dodatkowego challenge'a od kocyka, który mówi, jesteś Gnosią, masz zadanie wezwać doktora na sam start i go zostawić na koniec, prawda? Okazało się, że w tym momencie prawie spełniłem ten, nie miałem świadomości, nie miałem pojęcia, kto może być doktorem, ale okazało się, że zabiłem SQ, a SQ była tym doktorem właśnie, którego chciałem, żeby wyszedł, tak? Znaczy, mogliśmy zauważyć de facto delikatną wskazówkę, że SQ może być doktorem. Dlaczego? Dlatego, że prosiła o kolaborację z nami. Więc to mogło dać, to w żaden sposób nie potwierdza, ani nie wyklucza możliwości, ale mimo wszystko zaznacza, że SQ jako doktor mógł być doktorem, tak? I zobaczcie, 1308 expa. Choć myślę, że to tak zastarczy nam tylko na jeden poziom. Tak wygląda sytuacja. Poszło całkiem nawet bezboleśnie. Poszło całkiem dobrze. Zobaczmy natomiast w podsumowaniu, czy ktoś zauważył kogoś kłamiącego. Setsu sugeruje, zaatakuj Shigemichiego. No wykonałem wszystkie zadania. Ale widzicie, czyli... Aha, Chippy zauważył, że Setsu kłamie. Od tej pory rzeczywiście stał się na nią mocno cięty. Zdecydowanie. Tak, i to było jedyne kłamstwo, które zostało zauważone. Okej. Okay. Tylko
Tylko Chippy zauważył, że Setsu kłamie. Dobra, takie jest podsumowanie naszej przeprawy. Mamy zadbać w następnej pętli o... Due to restoration of key functions, you are now able to detect settings that will make it easier to gather information. No i to jest ta funkcja, o której pamiętacie, kiedyś wam mówiłem, że widziałem w jakimś tam poradniku internetowym na temat w switchowej wersji, że tutaj możemy zrobić ustawienia, które pozwolą nam znaleźć eventy. Zobaczmy pod Y. Zasugerowało nam, że będziemy doktorem, grając na 12 osób z 3 gnosjami, a dalej event research? Dalej, gnosja na 15 osób, tylko z inżynierem i doktorem. Znowu rola gnosja, 10 osób, 2. Gnosja, doktor. Widzicie, mamy losowanie i po prostu przechodzi przez różne możliwości i próbuje nam coś odblokować. Szukam czegoś szybkiego, mamy 36 minut nagrania, szukam czegoś, co by dało mało osób. O, może być. Może być, zróbmy to. Czyli mamy jestem inżynierem, jedynym inżynierem, znaczy, dobra, jedyną rolą inżyniera, 7 osób, 2 gnosje, nie ma doktora, nie ma Guardian Angel, jest za to Guard Duty AC Follower, czyli mamy 2 gnosje, oszusta, nie ma baga, jest Guard Duty, a ja jestem inżynierem. Okej. Spróbujmy. Lub 33. No to zaczynajmy. Co ciekawe, Setsu powiedziała, zadbaj o mnie w następnej pętli, to jest ciekawe. Czyli mamy tak, Setsu, Jina, Rakio, Shigemichi, Comet i Shaming. Dobra, takie mamy postacie, mamy wśród tego 2 gnosje i do tego jeszcze 2 gnosje oraz kłamce. 3 osoby, ale widzicie, to jest strasznie trudne. 3 osoby i kłamca. 3 kłamiące role, czyli 2 gnosje w tym przypadku jeszcze. Czyli jeżeli teraz wyeliminujemy człowieka i zabije człowieka, to już przegraliśmy. Tak czy nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie tak łatwo. Dobra, zobaczmy, co będzie się działo od początku. Raki od razu wątpi w Shaminga. Na dzień dobry. Nie wiem, dlaczego akurat wątpisz w Shaminga, bo to ciężko powiedzieć przy pierwszej pętli, ale zobaczymy, co i jak. Dobra, nie skaczcie tak na Shaminga. No tutaj na razie jest wielki RNG. Co ja mogę zrobić? Mogę zrobić cover, reveal roll, step forward. Ale nie mam zamiaru zrobić step forward na rolę, którą mam. Nie mamy tutaj doktora, więc mamy tylko inżyniera. Więc jak najbardziej przy wyjściu inżyniera może się okazać, że wyjdzie gnosja, wyjdzie prawdziwy inżynier i wyjdzie AC follower. Może niekoniecznie ja. Zobaczmy, co dalej. Okej, Shigemichi wątpi w Setsu. Dobra. Wiadomo, że na początku to nie wiadomo, co się może dziać. Na razie obserwuję biernie, co się będzie działo. Tak jest, Setsu prosi o to, żeby inżynierowie wyszli. Na początku wychodzi Shigemichi. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze wyjdzie. Teraz wychodzi jeszcze Rakio. Okej. Dobra, to już mamy... Mamy wśród nich kłamce i gnosje, to wiemy na pewno. Oraz ja. Wyjdę. Wyjdę jako człowiek. Wyjdę jako inżynier, który postara się udowodnić, że cała reszta to kłamcy. Szczególnie Shigemichi, który nie potrafi kłamać. No dobra, wszyscy chcą być inżynierami. Staszek, Raki i Shigemichi. No dobrze. To teraz pytanie brzmi, jeszcze zrobię jedną taką pętelkę, jeszcze jedną rundę. Po cichu, jeżeli nic się nie wydarzy, to postaram się zrobić doubta na Shigemichi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Comet wątpi w Rakio. Ja się z tym zgodzę oczywiście od samego początku. Tak jest. Okej, Setsu będzie bronić Rakio. I to tyle. Ja też strzelę w takim wypadku doubt na... Może nie potrzebny na samym początku już, nie? Może nie potrzebny się wychylam jeszcze. Ale ja tym razem walnę doubt na Shigemichiego. O! Rakio wręcz to wyolbrzymia. Ale to jest drugi inżynier, to jest naturalna rzecz, którą musi zrobić. Shigemichi próbuje się bronić. Shaming próbuje bronić Shigemichiego. Jina też mówi, że nie widzi, żeby Shigemichi był niefajny. No to czas zagłosować. Okej. Tylko mamy dwóch broniących. Zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze tutaj. Rakio is suspicious, mówi Comet. Setsu broni. Jestem ciekaw, czy więcej... Comet ma, moim zdaniem, mało charyzmy. Znaczy, wiemy, że ja i Rakio zagłosujemy w tym momencie na Shigemichiego.
tak? Więc, znaczy, to, że Rakio używa tego exaggerate, wydaje mi się, że jest bardziej sus. I wolałbym zostawić głupiego Shigemichiego jako osobę, która jest tym gnosjo-podobnym typem, bo łatwo będzie wyczuć. Ja oddam głos na Rakio i zobaczymy, co się wydarzy. Otóż mój głos przesądził o tym, że Rakio idzie do lodówki, a nie Shigemichi. Miło, nikt na mnie nie głosuje na razie. Zobaczcie też, że dwa głosy padły na Komet. Zagłosowała Setsu i Gina. A wiemy, że Komet nie potrafi kłamać. Komet jest fatalna w kłamaniu, w sumie tak samo jak Shigemichi. Tylko że Shigemichi wiemy, że kłamie. Natomiast skoro Komet dostała dwa, a rzeczywiście się odzywała, być może kilka, a może któreś z tych osób zauważyły, że Komet kłamie. Więc jak dla mnie Komet teraz jest troszkę sus. Może na Komet trzeba będzie zwrócić większą uwagę. Zobaczymy, kogo zabije. Kogo zabije. Nie ma żadnego eventa. Wiedzieli, że mam event. Wyłapało to niby jakiś event, a ja tu nie widzę żadnego eventa. Ale może dlatego, wiecie co, bo to zależy od tego, jakie osoby przeżyją. Jeżeli się okazało, że event był związany na przykład z Rakio, znaczy jeszcze nie wiem, jak wygląda ten system, ale jeżeli event okazałby się związany, znaczy wiecie, o co chodzi mi, że... Ojej, nie wiem, jak działa ten system, ale jeżeli system mówi mi, że w tym układzie... Czy ja mam 100% pewność, że event wystąpi? Jedyną rzeczą, która może zabić ten event, który tu by się miał wygenerować, jest to, że Rakio powinien żyć. Ale już nie żyje. Więc skoro został zalodówkowany Rakio, to może oznaczać, że właśnie dlatego nie mam eventu, bo może event był związany właśnie z Rakio. Ale to jest pytanie do was, którzy znają te zabawki. A my tymczasem zrobimy sobie level upa. Nie no, stać mi na dwa upgrade'y. Zobaczę szybko na intuicję. Na trzy... No moi drodzy, to się nazywa perfekcyjne dobranie expów. Co do jednego, mamy 3 punkty do przodu. Zrobimy sobie charyzmę na poziomie 15. No i teraz myślę, że żeby nie być lodówkowany, mimo że fajnie byłoby też podnieść sobie performance i stealth, żeby mieć mniej celowania, ja bym sobie podniósł trochę charm jednak. O te 2 punkciki. A też mnie kusi, żeby, wiecie, iść mocno w charyzmę, zrobić mega charyzmatyczną postać. Wiecie co? Dobra. Zrobimy tak. Idziemy mocno w charyzmę jednak. Wykorzystamy, no najwyżej będziemy sobie czekać na 17 jakiś czas. Ale no można by próbować też podnosić charm, bo to też pozwoli mi, że mniej będą mnie lodówkować, tak? A to jest dość istotne. Zrobimy tak, jeden punkcik w charm. Jeden punkcik w urok. Tak zrobimy, dobra. Nic tu się nie dzieje, kto w ogóle mnie lubi? Ja nawet nie sprawdziłem, kto mnie lubi. Setsu mnie lubi, nikt mnie nie lubi. Dobra, Setsu mnie lubi może dlatego, że... Chroni mnie w następnej pętli, może dlatego, że jesteś gnosją, Setsu. Ja nie wiem, co ty kombinujesz tutaj. Ale i tak będę sprawdzał Komet. Tak mi się wydaje, żeby być pewnym, co jest grane. A za kumpla... No dobra, pogadamy z Setsu, niech będzie. Tak. Dobra, moim zdaniem ja bym chciał sprawdzić Komet, bo jeżeli dwa głosy dostała Komet, może to oznaczać, choć wiadomo, to jest na razie pierwsza pętla, ale mogli wyczuć intuicją, że Komet kłamie. Chcę sprawdzić Komet. Gina znika. Komet was human. Okej. No dobra. Gina zniknęła, Komet jest człowiekiem. Interesujące. Znaczy wiecie, no mogłem jeszcze spróbować strzelić w Shigemichiego i zobaczyć, czy w takim wypadku Shigemichi jest kłamcą i mogę go zostawić, czy jest gnosu i trzeba go wyeliminować. Nie? Nadal myślę, że można by lodówkować Shigemichiego, tylko wtedy miałbym pewność, że nie muszę tego robić. Niech on tam robi sobie zamieszanie, to jest tylko Shigemichi, nikt za nim nie pójdzie. Natomiast mam nadzieję, że Rakio jest tą osobą, która jest niebezpieczna. Ale zaraz zobaczymy też raporty. Nothing else to report? Dobra, już raportuję, proszę bardzo. Komet nie jest gnosją. Gina jest człowiekiem. Just like me. Okej. Okay. Gina jest człowiekiem, czyli to, co zaraportował Shigemichi, okazuje się prawdą, tylko że mimo wszystko ja wiem, że to ja jestem ten prawdziwy. Więc akurat niestety nie udało się nic więcej zrobić. Zobaczymy, jak będzie dalej się to rozwijać. Komet twierdzi, że Setsu jest sus.
Zobaczmy. A, Shaming też to mocno wyolbrzymia. Help, o, czekajcie. So basically Comet wants to protect Setsu, right? Ha, brings the tear to my eye, what friendship. Does it just make you wanna cry? Co on w ogóle użył? Czekajcie, bo on użył jakiegoś polecenia, nie zauważyłem jakiego nawet. Kurczę, on użył czegoś unikalnego. Help cover? Myślałem, że on użył exaggerate. So basically Comet wants to protect Setsu. Zaraz, ale jak to? Przed chwilą... Co? Nie będę się odzywał. Hey, hold up, really? I just don't feel like I can trust Setsu. Also disagree. You stated that you too doubt Setsu. Dobra, mam się tobą zajmować, ale w sumie nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Okej. Okay. Anyone with guard duty credentials, speak up. Comet. Dobra, Comet okazała się guard duty, co potwierdza, ale to dobrze, bo w takim wypadku potwierdza to moje zdanie. Potwierdza to mój raport, ale tak samo widzicie, że Gina nie żyje. Shaming. Co ciekawe, no dobra, czyli mamy dwie role, które pewno są ludźmi. To nam może pomóc. To nam może bardzo pomóc, bo wtedy w tym wypadku, no też jestem oczywiście, Staszek, Setsu i Shigemichi, jedynie są sus. Są sus strasznie, bardzo mocno. Poobserwuję, co dalej będzie się działo. Comet wątpi w Shigemichiego. Zgadzam się z tym w pełnej okazałości. Tak. Zobaczymy, co dalej. Make small talk. Okej, ja zrobimy stop small talk. Nie ma tak łatwo. Ale to jest ciekawe, bo Shigemichi używa small talk. Znaczy, zastanawiam się, czy Gnosia może chcieć robić takie ściemy. Tak? Czy Gnosia chciałaby robić small talk, które ma zmniejszyć atak Gnosii? Czy to może być element, który może nam pomóc zdecydować, że to jest, znaczy, no, to jest AC follower w takim wypadku? Tak mi się wydaje, że to może być AC follower. Mogę też robić stop small talk, co byłoby ciekawe. Zrobimy tak. You stated that this isn't time for such talk. Zobaczymy, co to zrobi. I jakby lecimy dalej. I Comet dalej wątpi w Shigemichiego. Zgodzę się z tym. To Shigemichi poleci niestety, ale w takim wypadku ja zostanę sam. No dobra. No to czas na głosowanko. Ale Setsu też jest podejrzana. Dobra, słuchajcie, jeżeli Setsu okaże się Gnosią... Bo teraz jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy dalej dwie Gnosje żyjące i okaże się, na przykład Shigemichi jest Gnosią, a Rakio była AC followerem, bo wiem, że spośród tych dwóch jest AC follower i Gnosia, bo wydawało mi się, że jednak bardziej Rakio mi pasuje do typu gnosiowego, powiedzmy. Jeżeli zostawię Shigemichiego, znaczy lodówkując Shigemichiego mamy pewność, że przynajmniej jedna Gnosia jest na bank wykluczona. Dobra, może zróbmy tak. O kurde, Shigemichi na mnie i Setsu na mnie. Mhm. Nie, przepraszam, co ja gadam? Shaming na mnie. Okej. Okay. Dobra. Dobranoc. Speak. Czyli teraz najgorsze jest to, że w sumie mamy zalodówkowane dwie osoby, ale to nie mogą być dwie Gnosie. Więc nadal nie daje nam to za dużo opcji. Ale teraz pytanie brzmi, czy Gnosia się nie zemści na mnie? Bo teraz jestem trochę w niebezpieczeństwie, prawda? Bo zostałem jedynym inżynierem. Gnosia zniknęła, tak? W ogóle jak rozłożyłeś jeszcze raz wołty? No właśnie, na mnie były dwa. W ogóle był doubt na Setsu, a mimo wszystko... Może za bardzo się odzywam znowu. Był doubt na Setsu, a ja stwierdziłem, nope, słuchajcie, tak nie może być. Więc teraz zobaczcie, że zostaje walka pomiędzy mną a Setsu. Najgorsze, że Shaming uważa, że to ja jestem sus. Więc jeżeli nie przerzucę Shaminga na swoją stronę, to trochę problem, nie? Ale nie mam detraktora, co ciekawe, więc mogę pójść w wolnym momencie, pogadać z Shamingiem, zobaczyć, co o mnie myśli, bo on nie jest moim krytykiem, on tylko na mnie zagłosował. Shaming. Damn, you smell that? Smells like lies. Where's that coming from? Oh, it's you, Staszek. Okej, czyli Shaming, widzimy, powiedział, że ja tutaj śmierdzę. Nie będzie mi za bardzo ufał. Who will you investigate? Została Setsu i Shaming. No to wiadomo, że Setsu. Okazuje się, że Setsu jednak jest Gnosią, tak? I... Gnosia mi pomogła. O kurczę, jak bardzo Gnosia mi w tym momencie pomogła, wywalając Shaminga.
Dlaczego? Bo Shaming mnie nie lubił. Jestem ciekaw, czy Setsu zrobiła mi przysługę. Ta, Setsu zrobiła mi niesamowitą przysługę. Zobaczcie, że Setsu zagłosowała na mnie. Może dlatego, że Setsu głosowała na mnie, zabiła Shaminga, bo gdyby na mnie nie głosowała, to pewnie zabiłaby mnie. Okej. Okay. I failed again. No i teraz robię raport. As engineer reported that Setsu turned out to be Gnosia. No i zobaczymy. Zostały nas trzy osoby. Czy Comet jest w stanie mnie poprzeć? Comet ma masakrycznie wysoką intuicję. Mam nadzieję, że jej intuicja zadziała. Więc nie będę wychodził przed szereg. Zobaczę, co powiedzą. Oh yeah, so can you just say I'm human? Oczywiście, I'm human. Jak najbardziej. I'm human, who's next? Thanks for saying, whoever's lying, I am gonna find out. Miejmy nadzieję. Ja, wiecie co? Tak naprawdę, to w tym momencie wszystko zależy od intuicji Comet. Od niczego innego. Wszystko zależy od intuicji Comet. Czy ja chcę użyć Vota? Spróbujmy to zrobić, co? Chociaż boję się jeszcze. Zobaczę, co powie Comet. Oczywiście, że będziesz na mnie ten. Ja zrobię refute od razu. Zobaczymy, co dalej. Comet. Kurde. Czyli co? Comet nie zauważyła kłamstwa Setsu? No to po mnie. Comet nie zauważyła kłamstwa Setsu. Niestety. No dobra. W takim wypadku zrobimy niestety vote i próbujemy votować Setsu. Zobaczymy, czy to zadziała. According to your investigation, Setsu is Gnosia. You propose putting them into cold sleep. Comet się nie zgadza. Także niestety. Sorry, Comet. Ale jesteś zbędna. Comet. Oj, oczywiście Setsu jest detraktorem, nie? Znaczy teraz i tak musiałoby mnie wyeliminować. Nie byłoby opcji. Czy Setsu mogłaby jeszcze głosować na Comet? No liczyłem na to, że kurczę, maksymalna intuicja i widząc kłamstwo Setsu, Comet nie zauważa tego kłamstwa? Bazowało to, cała moja gra na tym bazowała. Co ja mogę więcej zrobić? Nic więcej. Mogę się tylko bronić, ale wiem, że moje dni są już policzone. Niestety. Idę do lodówki. Może za bardzo naciskałem. Może niepotrzebnie zwracałem uwagę na to, że... Znaczy, no wykryłem, że Setsu jest Gnosią. Coś innego mogłem zrobić. Niestety, ale Comet mi nie uwierzyła. Jej intuicja nie zadziałała. Idziemy spanko. 270 expów. To nawet nam nie da ani jednego punktu. Shigemichi... Jednak, Shigemichi był AC followerem, Rakio była Gnosią, czyli tak jak wyczuliśmy, tak? Znaczy tak jak wyczułem, że musi tak być. Gdzieś tam po drodze też wyczułem, że Setsu może być Gnosią również, więc przeczucie mnie nie myliło. Zabrakło jednak tutaj tego finishera. Zabrakło w sumie, wiecie czego zabrakło? Tego, żeby Comet zauważyła kłamstwo Setsu. Gdyby to zrobiła, a widzę, że tu nie ma, zobaczcie. Say you are human. Proszę bardzo, Setsu pokazuje, że... No, zresztą widzicie, co jest, tak? Nie ma co już więcej o tym gadać. Niestety, ale... Przede wszystkim nie było ani eventa, więc być może on był związany z Rakio. Ale też nie udało się wtedy wygrać. Ale to była taka szybka gra na koniec, żeby coś tu jeszcze się zadziało, coś więcej się dowiedzieć. A natomiast, jak widzicie, jest trochę problem, więc... No, jak znam życie, to teraz przejdziemy z challenge na wyszukiwanie eventów. Tak, popawaliśmy się kilka w challenge, jak macie jakieś oczywiście propozycje, to wrzucajcie, jakby nie mówię, że nie. Może od czasu do czasu zrobimy jakiś challenge, ale myślę, że rzeczywiście można by teraz kombinować trochę w kierunku tego pójścia w eventy i wyszukiwania tych eventów za pomocą tej wyszukiwarki, jeśli oczywiście jeszcze mi trochę pomożecie ze zrozumieniem, jak to działa i jak to faktycznie się tu ma w przyszłości sprawdzać. Serdeczne dzięki, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. No, było ciekawie, udało nam się raz wygrać, raz dożyliśmy do samego końca, Comet sama na siebie spuściła porażkę, będąc tak znakomitą osobą, która w tym momencie, jeszcze mówiąc say you are human, nie wykrywając tego, że Gnosia, Setsu jest Gnosią, całkowicie zrobiła nam kuku. Dokładnie, zrobiła nam kuku, powinna się obudzić i powiedzieć hej, przecież widzę kłamstwo, ale nie zobaczyła i to położyło ten przebieg.
a być może położyło troszkę też to, że może za bardzo znowu się próbowałem, ale no wiecie, mając 2, 3, 4 osoby na koniec, moim zdaniem trzeba gadać, szczególnie liczyłem w tę swoją charyzmę, którą podbiłem i logikę. Ale to za mało, okazało się, że to za mało, być może, ale nikt nie zrobił ani stop it, ani shut up'a, może rzeczywiście lepiej jest, jak trochę mniej się odzywam jednak niż tak teraz się odzywam, albo było mniej ludzi, więc próbowałem też ryzykować, sprawdzać, testować możliwości, więc jakieś tam na pewno doświadczenia kolejne doszły. Trzymajcie się Wielkapiona i do zobaczyska.